Restauracja Roberta Lewandowskiego jest otwarta dopiero od kilku tygodni, a już wywołała spore emocje. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co można zjeść u najlepszego polskiego piłkarza, jak to jedzenie smakuje, czy można się nim najeść i ile kosztuje. Siądźcie wygodnie, przygotujcie przekąski i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, my jesteśmy w Warszawie i dzisiaj sprawdzimy restaurację Roberta Lewandowskiego. Restauracja nazywa się Nines, znajduje się za mną, jest ona podzielona na cztery różne poziomy, obecnie otwarte są dwa, najniższy to jest sports bar, a wyżej, czyli parter, to jest restauracja, wyżej będą takie przestrzenie bardziej eventowe, nie będzie to już restauracja, gdzie każdy będzie mógł przyjść, tylko będą tam specjalne wydarzenia. Robert Lewandowski, uprzedzając wszelkie komentarze, jest wspólnikiem tej restauracji, to nie jest jedyny właściciel, tylko ma licznych wspólników, ale też nie jest tak, że Robert Lewandowski jest tylko twarzą, że tylko i wyłącznie został wynajęty do tego, by promować tę restaurację, ale faktycznie jest wśród wspólników. To jest, myślę, istotna kwestia, także no, można mówić o restauracji Nines, że jest to restauracja Roberta Lewandowskiego jak najbardziej. Mieści się ona w kompleksie Browary Warszawskie, który chyba cały czas tutaj powstaje, otwierają się jego kolejne części. No i oczywiście też, żeby nie było niedomówień, bo już różne opinie w sieci widziałem, Robert Lewandowski nie gotuje na kuchni, absolutnie. Nie robi tego. Były już różne śmieszne komentarze w opiniach Google na ten temat. Sam zacząłem się nawet zastanawiać, czy one faktycznie były prawdziwe, zwłaszcza te pierwsze, w których ktoś był wkurzony tym, że Robert Lewandowski nie przyszedł powitać się z gośćmi, czy jednak to nie jest jakaś taka sprytna akcja marketingowa, żeby jednak troszkę bardziej o tej restauracji się mówiło. Chociaż mówi się dużo o niej od samego otwarcia, nawet przed otwarciem było dużo o niej mówione, już dużo innych twórców zdążyło być w restauracji Roberta Lewandowskiego tuż po otwarciu. Ja stwierdziłem, że troszkę poczekamy i poczekaliśmy dwa tygodnie. Idziemy dzisiaj, a w zasadzie poszliśmy już wczoraj, bo wczoraj byliśmy w sports pubie. Teraz zobaczycie to, jak było wczoraj, a potem wrócimy do dnia dzisiejszego i pójdziemy do restauracji. Jesteśmy już na miejscu. Przyszliśmy najpierw do sports baru. Później pójdziemy do restauracji. Dla nas jutro, dla was już niedługo. Zamówiliśmy jedzonko, zamówiliśmy napoje, no i czekamy, cóż to będzie, czy będzie smacznie, czy nie. Zanim jedzonko, to najpierw koktajl i tutaj w ofercie jest dużo różnych koktajli, jest kilka rodzajów sourów, jest kilka rodzajów koktajli piwnych, no generalnie wybór dość duży, jest też oczywiście inny alkohol. U mnie jest Canarinos Sour, słuchajcie, jest on na rumie, jest limonka, jest bazylia, jest ananas, więc jest taki słodko-kwaśny, bardzo fajny, może jeszcze inny jakiś zamówię. Nie dziwcie się, że ciągle zmienia się światło na mojej twarzy, ale tu przede mną jest wielki telebim i to nie jeden, więc cały czas się zmienia coś. Tutaj leci mecz, akurat nie na żywo, tylko powtórka z zeszłego weekendu. No ale te kolorki się zmieniają, więc warunki do nagrywania nie najłatwiejsze, ale tworzy to fajny klimat tego miejsca. A ja mam winko. Takie moje pierwsze wrażenia to, że jest wszystko zrobione tak z pomysłem. Ma być to sports pub, ma być nawiązanie do sportu, ma być nawiązanie do piłki nożnej. No i tak jest. Na przykład my siedzimy w ogóle w takich bramkach. Nad nami są piłki, zaraz to zobaczycie. To są wszędzie te telewizory, co oczywiście jest naszą zmorą, jeżeli chodzi o kanał na YouTube, ale no musi to być, bo tu właśnie o to chodzi, żeby przychodzić na mecze. Na razie jest fajnie, zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy już nasze zamówienie, dostaliśmy wszystko naraz i dość szybko. Tutaj burger. Burger, smash burger. Smash burger to jest burger mocno wysmażony, smażony specjalną techniką, dzięki czemu jest w środku, mimo że jest mocno wysmażony, to jest soczysty, a także chrupiący z zewnątrz. Jaki będzie, to się okaże. Do tego jest cebulka, jest cheddar, ładna bułka. Wgryzę się i spróbuję. No i co z tym burgerem? No jest to kotlet faktycznie mocno wysmażony, ale nie jest soczysty, ani nie jest chrupiący, także chyba coś nie wyszło. Do tego są dobre dodatki i dobry ser. To jest ser cheddar, jest sałata, jest sos Nines, tak nazwany, jest cebulka, fajna bułka maślana. Generalnie dodatki tutaj robią dobrą robotę. Dzięki temu ten burger jest smaczniejszy, ale ta wołowina niestety zawiodła. Do tego mamy sałatkę, mamy fryteczki, takie frytki jak frytki, oraz sos taki troszkę smakujący,
musztardą. Ja mam miskę, która się nazywa Healthy Goals. Są to praktycznie same warzywka. Miska pełna przeciwutleniaczy. Dodatek jest do wyboru. Ja przeczytam, co tu jest, bo słuchajcie, to nie są łatwe rzeczy. Amazońska quinoa, rzepa arbuzowa, fioletowy batat, czerwona cykoria, czerwona fasola bycok, piklowana czerwona kapusta i kalafior, musztardowiec, piklowany kalafior, sałata rzymska, dressing tahini purpurowy. W każdym razie ta miska, co na pewno trzeba od razu przyznać, jest bardzo ładna wizualnie, bardzo fajnie skomponowana, ponieważ wszystkie składniki są utrzymane w takich kolorach różowo-fioletowych. Jest bardzo zdrowa. Jest ten dressing, taki słodkawy. Najbardziej tutaj mi się wydaje, odznaczają się te bataty. Są naprawdę bardzo dobre, są mięciusie. Więc jest tutaj coś miękkiego, jest też coś do pochrupania, na przykład ten kalafior. Bardzo fajna jest ta wielka fasola. Pierwszy raz taką jem. I ona smakuje jak taka czerwona fasola, tylko jest po prostu duża. Ja sobie wybrałam na ten dodatkowy składnik krewetki. Krewetki były trzy, więc nie jest ich za dużo, a wiadomo, zawsze by się chciało więcej krewetek. Jest to miska na pewno nie dla osób, które chcą tu przyjść, wypić sobie piwo i czymś jeszcze podjeść, bo raczej to jest takie, powiedziałabym, danie mocno lunchowe, bardzo właśnie fit, leciutkie. Dlatego raczej tu, jak przychodzicie na piwko, na wieczór, na mecz, to prędzej wam wjadą takie rzeczy jak Maciej. A tutaj mam, słuchajcie, dechę kurczaków, dechę ze skrzydełkami z kurczaka. Jest ich 9 i każdy jest w innym sosie. Bardzo podoba mi się sposób podania, bo raz, że jest każde skrzydełko oblane odpowiednim sosem, to dwa, że te sosy są podpisane. No super sprawa. Ja uwielbiam skrzydełka, więc jak tylko usłyszałem o tym, że takie skrzydełka tutaj są, no to stwierdziłem, to coś dla mnie. Jakie mamy sosy? Mamy chipotle barbecue, bourbon baconese, ranch wasabi, hot Louisiana, remoulade kimchi, aioli, reggae mayo, mango habanero oraz Swiss cheese fondue. Cały świat na tej desce sosy z różnego zakątka świata. I od którego mam zacząć? Pierwszy po kolei. Chipotle barbecue. Faktycznie smakuje jak pomieszanie chipotle, czyli wędzonego jalapeno. Bo jest pikantny, sosem barbecue, takim słodszym. Bardzo dobry, kurczak soczysty i ten sos taki, jak powinien być. To teraz dla równowagi będzie coś łagodnego. Bourbon baconese. Obstawiam, że to jest majonez z bekonem, z jakąś domieszką amerykańskiego bourbonu, amerykańskiej whisky. Ten sos mniej spektakularny, taki bardziej wypłaszczony. Oto taki majonez, który jest bardziej słony i w zasadzie tyle. Idę dalej. Ranch wasabi. Ranch to jest taki sos ziołowy, byśmy powiedzieli, właśnie z majonezem. A wasabi, wiadomo, ma wprowadzić tutaj trochę ostrości. Jest ten chrzanowy posmak, ale nie aż tak intensywny, jak niektórzy mogliby się spodziewać. Tutaj sos, który chyba jest taki najbardziej pode mnie, czyli hot Louisiana. Sos ostry, lekko kwaśny, trochę maślany. Spróbujmy. Opisałem wam smak przed degustacją, ale smakowało to dokładnie tak, jak opisałem. Uwielbiam ten sos. Jak gdzieś jest dostępny, to go zawsze zamawiam. I pewnie gdybym przyszedł tutaj drugi raz, no to postawiłbym na skrzydełka tylko w tym sosie, bo to jest sos pode mnie. Ale idziemy dalej. To jest coś najdziwniejszego. Tego się tu nie spodziewałem. Sos remoulade połączony z kimchi. Czyli będzie tak trochę musztardowo, trochę smaku kwaśnego, sfermentowanego. Tak obstawiam. Bardzo jest ten sos remoulade, ale jest ten smak taki fermentacji, kwaśny, lekko pikantny. Tutaj skrzydełko aioli, czyli będzie czosnkowe. Zobaczymy, jak bardzo. Bardzo czosnkowy. W kurze warzyw, w kebaby jest taka pasta czosnkowa wzbaraniałym i to smakuje podobnie, może ciut mniej intensywne. Idę dalej. Sos reggae mayo. Totalnie nie wiem, co to jest. Taki majonez z domieszką czegoś słodkiego. Kolejna rzecz. Mango habanero. Sobie nałożę bardziej. O. Na początku słodziutkie, a po chwili lekko pikantne. Jednak jestem przyzwyczajony do tego, że sosy mango habanero to są takie killery, że od razu czuć tę pikantność, a nawet jak nie od razu, to po chwili człowiek się poci i umiera. Ostatni sos już trochę mi zastył. To jest sos serowy, Swiss cheese fondue. Może jednak trzeba było na odwrót, w odwrotnej kolejności tego próbować. Bardzo, bardzo, bardzo serowy. To, co mi się podoba w tej desce, to to, że sam kurczak jest w porządku, jest soczysty, jest lekko chrupiący, no bo wiadomo, jest panierka. A dwa, że te sosy faktycznie odzwierciedlają to, czym są. Bardziej mi to wjechało niż burger, wiadomo. A który najlepszy?
No chyba te Hot Louisiana i też te Chipotle Barbecue, bardzo, bardzo mi posmakowało na początku. Jestem, słuchajcie, tak w połowie jedzenia mojej miski i jest, przyznam się, trochę gorzej niż na początku z tego względu, że ta miska ma taki dość jednostajny smak. Jak mogę to porównać do takich bowli, które często zamawia się w knajpach, gdzie ma się na przykład ryż, jakąś rybkę, na przykład łosoś czy tuńczyk, do tego mamy jakąś właśnie fasolkę, marchewkę i tam zwykle jest taka większa rozbieżność tych smaków. Wszystko smakuje trochę inaczej, jest trochę pikanterii, trochę czegoś słonego, czegoś bardziej słodkiego, do tego sobie dobieramy sos. A tu jednak ten smak jest dość mocno jednostajny, ponieważ wszystko jest jakby w tym samym takim słodkawym dressingu. Przez to początkowa faza polubienia tego dania trochę tak mi w połowie już minęła. Nie wiem, czy to zjem do końca, wezmę sobie może gryza czegoś od Maćka. No podtrzymuję to, co mówiłam. Takie danie wydaje mi się bardziej lunchowe. Niż na wieczór w takim miejscu. Zjedliśmy już wytrawne rzeczy, zaraz jeszcze będzie sernik, domówiliśmy sobie serniczek i w międzyczasie byłem w toalecie i w tej toalecie, słuchajcie, jest najpiękniejsza rzecz dla każdego kibica, czyli malutkie telewizorki, malutkie ekrany z meczem na żywo, Liga Mistrzów się właśnie zaczęła, nad pisuarami i obok umywalki, no super sprawa. Od razu jak Maciek to powiedział, to poszłam do damskiej toalety sprawdzić, żeby nie było, no ale na szczęście w damskiej toalecie też jest mały telewizorek. Oczywiście panie też są kibickami, fankami piłki nożnej. W toalecie spędzamy często jeszcze więcej czasu. Są tam większe kolejki, więc bardzo dobrze, że tam również jest telewizor i możemy na bieżąco śledzić mecz. Dobry? Wjechał sernik nowojorski. Słyszeliśmy już, że jest dobry. Jest naprawdę bardzo dobry. Jest taki dość mocny nowojorski. Trochę mi przypomina sernik z Juniors, który jedliśmy w Nowym Jorku właśnie. A to dlatego, że jest dość tłusty. Jest dużo masła w nim prawdopodobnie. W menu jest napisane, że sernik jest pieczony w niskiej temperaturze. Jest to sernik z sera Philadelphia. Jest też biała czekolada, belgijska biała czekolada, która też może powodować, że to jest tłuste. No biała czekolada to w dużym stopniu tłuszcz. Mamy malinową taką polewę, granat. Na zdjęciu są truskawki, ale pani powiedziała, że skończył się sezon, więc jest granat, jest spoko. No i taka kruszonka czekoladowa. To chyba sernik mi najbardziej smakuje ze wszystkiego dzisiaj. Sprawą kontrowersyjną może być dość gruby spód, ale są naprawdę dobry. Taki sam w sobie bardzo smaczny, słodziutki. Pasuje jakby do całości. Fajnie. I tutaj domówiłem jeszcze drugi koktajl, to jest drugi sour. Jest to Spicy Screamer. Na bazie białego Jim Beama jest mezcal, pomarańcza, cytryna, białko oraz chipotle. Także jest to troszkę pikantne i troszkę takie wędzone. Chyba bardziej smakuje mi ten koktajl od poprzedniego, mimo że ten poprzedni był naprawdę bardzo dobry. To był bar. Czas na restaurację, mamy kolejny dzień, usiedliśmy tutaj na miejscu. Wystrój taki bardziej stonowany niż w barze, jest mniej telewizorów, aczkolwiek też są i też są puszczone mecze w tym momencie, mimo że to są na pewno jakieś powtórki, tak, chyba Liga Mistrzów z wczoraj. Karta wydaje mi się w ogóle chyba krótsza niż w barze, jeśli chodzi o jedzenie, albo podobnej długości. Ja widziałem, że przy otwarciu wrzucali na Instagramie całe menu, które ma tutaj obowiązywać nie wiadomo kiedy i ono było dużo bardziej rozbudowane. Były w nim jakieś rameny, makarony, kilka różnych burgerów. A tutaj to menu to jest na dobrą sprawę 6 czy 7 dań głównych, 5 przystawek i to wszystko. Z rzeczy, które były w barze, jest ta fioletowa miska, zdrowa, oraz sernik. Burger, z tego co czytam, jest chyba trochę inny niż na dole, ale nie jestem pewny. Być może to jest jeden z tych burgerów, który tam był. No i my złożyliśmy zamówienie, będą przystawki, będą dania główne, takie mięsne, ale też jakieś azjatyckie smaczki i czekamy. Są już nasze przystawki, no i jako pierwszą rzecz mamy Smoked Beyond Avocado. To jest wędzone awokado grillowane, Beyond Meat Bulgogi, salsa de queso, sriracha, liście azjatyckie, piklowana czerwona cebula, makarony ryżowe. Te liście azjatyckie to jest m.in. mizuna, tajska bazylia czy mięta. No i w ogóle to awokado przyszło w takiej kopule, która jak się uniosła, to wydobył się taki dymny aromat. Dlatego właśnie jest, powiedzmy, taki wędzony posmak. Na górze jest sriracha, co nadaje takiej pikanterii całemu daniu. No i jest Beyond Meat, czyli takie wegańskie mięso mielone. Bardzo fajne danie, w ogóle pierwszy raz taką przystawkę, z taką przystawką się spotykam. W smaku też czuć tą delikatną wędzonkę. Także troszkę w tym dymie to musiało pobyć. Z tego co się dowiedzieliśmy, cebulka i makaron jest przygotowywany tutaj na miejscu.
I rzeczywiście ta cebulka jest bardzo dobra, bardzo ciekawa przystawka. Pierwszy raz się z czymś takim spotykamy, także śmiało możemy polecić. A druga rzecz to są kalmary generała Tso. Istnieje takie danie kuchni chińskiej, jak kurczak generała Tso. Ciekawe, to w zasadzie nie jest danie kuchni chińskiej, tylko danie kuchni amerykańskiej, bo w Chinach go nie znają. Tylko Chińczycy mieszkający w Stanach przygotowują takiego kurczaka pod bardziej amerykańskie kubki smakowe. Są to kalmary smażone w głębokim tłuszczu, w takiej glazurze słodko-kwaśnej. Do tego mamy pędy brokuła, trochę szczypiorku, skropiliśmy to cytryną i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Na pewno mniej ciekawe od tego awokado, ale mi chyba sprawia jedzenie tego więcej radości. Tak w oczekiwaniu na dania główne, mam tutaj koktajl. Koktajl nazywa się Jalapeno Slide. Jest to gin z kafirem, jalapeno, likierem melonowym, stąd ten kolor. Jest trochę toniku, cytryna, takie rzeczy. Jest to przede wszystkim gorzkie. Po chwili czujemy ten taki aromat jalapeno. Nie jest to pikantne, ale po prostu ten smak jalapeno czuć. A trzecia rzecz to likier melonowy, który taką delikatną słodyczą gdzieś się na końcu odznacza. Dowiedzieliśmy się tutaj od pani kelnerki, że to menu jest skrócone, bo przez pierwsze 2 tygodnie był problem, bo było tyle ludzi, że no, czas oczekiwania się wydłużał. Także skrócono to menu dość wyraźnie, ale z czasem będą dochodzić oczywiście kolejne dania. Zostały takie, które pewnie i najłatwiej przygotować i też były często zamawiane przez tutejszych gości. Dowiedzieliśmy się też, że Smoked Beyond Avocado to jest takie popisowe danie Tadeusza Millera, który jest tutaj szefem kuchni. Tak jest tutaj określany, choć ja kojarzę postać Tadeusza Millera stąd, że jest to osoba, która wymyśla menu w restauracjach, ale niekoniecznie nazywa się szefem kuchni. O nim jeszcze pomówimy później. Powiem wam, że miałam taką trochę rozkminkę, co wybrać na danie główne, bo też chciałam właśnie coś może takiego lżejszego, zdrowszego, ale jest właśnie ta miska Purple Healthy Bowls, którą jadłam wczoraj. No a tak to tutaj stwierdziłam, że wybiorę sobie zielone curry, nazwane w karcie Green Curry Shrimps, maślane zielone curry kokosowe z 7 krewetkami na białym winie, z pak choi, z fasolą edamame, z oliwą z tajskiej bazylii, dodatkowo limonka, chili i precel rzemieślniczy Nines. No i oczywiście to jest precel robiony tutaj na miejscu, dziewiąteczka, wiadomo. To jest pierwsza taka, można powiedzieć, dziwna, oryginalna rzecz, bo zwykle do curry podaje się ryż. Dodatkowo jeszcze tutaj jest mango, takie malutkie kawałki mango, tego nie było w karcie. Bardzo fajny posmak to nadaje. No i co mi się podoba? Curry jest nazwane kokosowym, ale moim zdaniem jest dużo mniej zabielone tym mleczkiem kokosowym niż większość curry na rynku, można powiedzieć. Czuć taki kwasek, czuć ostrość, więc to mi się podoba. No i było naprawdę dużo krewetek. Miało być ich 7 w karcie, nie wiem, czy ich nie było więcej. Bardzo ciekawie komponuje się też tu ta fasolka edamame, właśnie przełamana tym mango. Jest pikantnie, ale nie tak jakoś bardzo, bardzo ostro, choć jak wiecie, ja mam trochę te kubki smakowe na ostrość dość mocno otwarte, więc na to trzeba dać poprawkę. Według mnie udane curry. Curry jest robione na bazie pasty, która jest tutaj przygotowywana na miejscu. Jest naprawdę całkiem intensywne, w sensie po takim miejscu nie spodziewałbym się tak dobrego curry. Po takim miejscu, które wiecie, nie specjalizuje się w kuchni tajskiej, bo to jako takie tajskie curry trzeba uznać. Nie spodziewałem się, że tak dobre curry, tak intensywne, tak aromatyczne tutaj znajdę. I myślę, że jest to rzecz, którą warto tutaj spróbować, zwłaszcza jeśli lubicie curry. A ja mam żeberka, ogromną porcję żeberek. Jak się dowiedziałem, jest to największa rzecz w karcie, jeśli chodzi o gramaturę. Do żeberek, takich dwóch płatów żeberek, jest podany wielki ziemniak. Ziemniak, który rodzi małego ziemniaka. Tutaj też jest ser, także jest bardzo, bardzo sycąco. A jak same żeberka? One są oblane tą glazurą chipotle barbecue, którą wczoraj miałem do skrzydełek, która bardzo mi smakowała. Także ta glazura nadaje naprawdę fajnego, takiego słodko-wędzonego smaku całych żeberek. Do tego jest grillowany ananas na dużo, także jest troszkę jeszcze więcej tej słodyczy oraz sos reggae. Wczoraj nie wiedziałem, czym jest majonez reggae, a jest to majonez ananasowy. Faktycznie, jak to usłyszałem, to ten ananas od razu wyczułem. Porcja ogromna, nie wiem, czy ja to przejem. No też pewnie przejem. I co mogę jeszcze powiedzieć? Życzcie mi powodzenia. Pan Robert do mnie pomachał. Wyszedł na chwilę z kuchni. Nie ma czasu do nas podejść, ale widzę go tam, że pichci, no. To, o czym nie powiedziałem wcześniej, to tutaj są też te liście azjatyckie, więc jest takie fajne, świeże przełamanie. Mięsko nie jest tłuste, jest bardziej suche niż tłuste. Myślę, że jeśli chodzi o ten balans między suchym mięsem a tłustym,
tu jest ciut za suche. Też nie jest zbyt dobrze, kiedy żeberka są za tłuste, ale tutaj jest chyba ciut o ciupinkę za sucho. Ale z żeberkami często jest tak, że to wszystko zależy od dnia, od dostawcy, od tego, jakie żebra przyjadą. Także no myślę, że nie ma co się tutaj akurat do tego parametru przywiązywać. Ale jem, bo są naprawdę smaczne, ten sosik jest super. Jeżeli chodzi o wczoraj, to ja się jakoś tym sports barem, sports pubem nie zachwyciłam, ale to chyba też dlatego, że no to miejsce ma być z założenia takie właśnie imprezowe na mecz i mi się wydaje, że jakbym tam poszła ze znajomymi na mecz, to by na pewno spełniło swoją rolę. Zjadłam tą zdrową miskę, która była smaczna, ale tak jak mówiłam, jakoś mnie nie zachwyciła, był to taki trochę za bardzo jednostajny smak. Za to myślę, że tam właśnie na drinki, na jakieś takie tłuste przekąski do piwa jak najbardziej można się wybrać. No i bardzo mi się podobał wystrój i to, że jest tyle nawiązań do sportu, do piłki nożnej. Jest to zrobione z pomysłem. Takie właśnie lubię takie koncepty, że jak już coś robimy, co ma być związane z jakąś daną tematyką, to zróbmy to na 100%. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, no to z jedzenia byłem zadowolony tak średnio. Był świetny sernik, naprawdę ten sernik sztos i można go też zjeść w restauracji. Dzisiaj nie zamawialiśmy go, no bo stwierdziliśmy, że nie ma co się zapychać kaloriami, mimo że ten sernik był pyszny. Innym deserem do wyboru była jakaś tarta cytrynowa, co mnie akurat słabo kręci. Także tak, jeśli chodzi o wczoraj, super sernik, niezłe skrzydełka z kurczaka i rozczarowujący burger. Super koncept, bardzo mi się podoba, jak jest zrobiony ten pub i z chęcią tutaj do tego sportsbaru kiedyś wrócę na jakiś mecz ze znajomymi, z większą grupą. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to już to na początku mówił Maciej, że ta karta została trochę skrócona. Jak przyszliśmy, to byłam pewna, że ten wybór będzie większy, ale pani wytłumaczyła, że to wynika z tego, że się dopiero rozwijają, są początki, dlatego teraz lepiej mieć tą skróconą kartę, żeby na przykład goście długo nie czekali na dania, więc no rozumiem to. Restauracja jest nowa i dopiero stawia swoje pierwsze kroki na rynku. Bardzo dobre curry, fajny ten precel, więc takie autorskie danie można powiedzieć. To jest właśnie taki, mi się wydaje, bezpieczny koncept. Każdy znajdzie tam dla siebie jakieś danie. Dzisiaj obsługiwała nas bardzo, bardzo miła pani, bardzo pomocna. Miała dużą wiedzę na temat dań, które przynosiła do stolika. Zawsze można było się o coś dopytać, co czym jest, więc widziałam, że tam na początku były takie dość negatywne opinie dotyczące obsługi, jak czytałam jakieś opinie na Google, ale chyba większość z nich wynikała z tego, że po prostu było długie oczekiwanie na dania. My teraz dostaliśmy wszystkie dania bardzo szybko i tak jak patrzyliśmy po stolikach, to raczej jak ktoś przychodził, to te dania dostawał dość szybko. Obsługa naprawdę na plus. Ze wszystkiego, co jadłam, chyba najbardziej smakowało mi to curry. To muszę przyznać, ja jestem też naprawdę fanką curry, jem często zamawiam w tajskich restauracjach i to jakoś bardzo nie odbiegało od tych, które można w tych tajskich knajpach zjeść. Było intensywne, kwaśne, ostre. Dzisiaj było już dużo smaczniej, w sumie wszystkie dania nam smakowały. Bardziej podobały mi się te wybory Soni, bo i Sonia wybrała curry, i Sonia wybrała to awokado. Zdecydowanie najciekawsze rzeczy, których dzisiaj spróbowaliśmy. To curry naprawdę świetne, zgadzam się w pełni z oceną Soni. No i to awokado też takie no inne, pomysłowe, no czegoś takiego nigdzie indziej nie jadłem. Żeberka były w porządku, te kalmary też były bardzo smaczne, także dzisiaj z jedzenia jestem w 100% zadowolony, no może w 95%, no bo to mięso w żeberkach było ciut za suche. I tutaj wrócę do osoby Tadeusza Millera, który właśnie jest szefem kuchni w tym miejscu, a znany jest z tego, że przygotowuje wiele konceptów kulinarnych właśnie pod kątem menu, pod kątem pomysłu i tak dalej. Odpowiadał między innymi za kuchnię w Orzo, tej takiej sieci obecnej w kilku polskich miastach. I do tej pory, szczerze mówiąc, uważałem, że Tadeusz Miller ma taki zmysł, czuje trendy kulinarne, czuje co ludzie lubią, co ludziom smakuje, a przy tym nie boi się mieszać różnych kuchni ze sobą. Te dania są całkiem odważne, ale też takie, które na pewno zostaną zamówione. Zawsze to wyglądało w ten sposób, że jest to z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony też takie bezpieczne, że na pewno znajdzie swoich odbiorców. Przy wszystkich poprzednich konceptach, przy których pracował Tadeusz Miller, było coś takiego, że to jedzenie było albo średnie, albo dobre, ale nigdy jakieś takie bardziej zachwycające. No a tutaj mam wrażenie, no to curry i to awokado to już naprawdę był jakiś taki wyższy poziom. Często podkreślane jest to, że Tadeusz Miller jest synem Magdy Gessler, ale ma na nazwisko Miller, nie Gessler, warto o tym pamiętać. Ale myślę, że tego nie trzeba podkreślać, że Tadeusz już jest jakąś taką marką samą w sobie. I tutaj to myślę w jakimś tam stopniu pokazał, choć nie wiem na ile jest odpowiedzialny za menu baru. Bo
w tym barze rzeczywiście ten burger nie był w porządku moim zdaniem. Mi najbardziej smakował sernik, po pierwsze, to z wczoraj, no a z dzisiaj też to curry, zdecydowanie. To już myślę najwyższy czas, żeby przejść do cen, coś co was interesuje. Wiele widziałem w internecie opinii o tym, jak to jest nie wiadomo jak drogo u Roberta Lewandowskiego w restauracji, także przekonajmy się sami. Wczoraj. Sernik 19,90, Spicy Screamer, czyli ten mój sour na ostro 25 zł, kieliszek Chardonnay 18 zł, sour Canarinius 25 zł, ta fioletowa miska warzyw 39,90, burger Nines Smash 42,90, zestaw tych skrzydełek 39,90 i 15 zł za cisowiankę 0,75 litra, 225 zł i 60 groszy. To było wczoraj, a dzisiaj podobna cena na koniec. Smoked Beyond Avocado 34,90, kalmary generała 137,90, żeberka 59,90 i zielone curry 47,90. A, jeszcze napoje, cisowianka też 15 zł, taka sama cena, a jalapeno slide, ten mój koktajl, 27 zł. Razem wyszło 222,60 zł, czyli 3 zł taniej niż wczoraj, ale wczoraj było więcej napojów, a mniej jedzenia. Czy to jest drogo, czy to jest tanio? No na pewno nie jest tanio, ale też bym nie przesadzał z tym, że to jest nie wiadomo jak drogo. Jak na rynek warszawski, jak na to miejsce, w którym się znajdujemy, to naprawdę nie jest jakaś turbo wygórowana cena. Jest dużo droższych restauracji w Warszawie. O tym należy pamiętać, aczkolwiek no nie można powiedzieć, że jest tanio. Ja w ogóle jeszcze wam powiem, że jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że nam smakowało, że odbyło się bez jakichś większych wpadek. Wiadomo, coś smakowało mniej, coś bardziej, ale nie było tragedii. A ja do Maćka mówię, Boże, jak będzie mi nie smakowało, ja nie powiem, bo ja po prostu nie mogę, nic nie powiem złego na Roberta, bo oczywiście kocham Roberta Lewandowskiego, jest to nasz bohater, nasza duma. To jest tak, jakby coś powiedzieć złego na Adama Małysza. No przecież ja bym przytuliła Małysza prędzej, niż bym coś zjechała. Dlatego, no oczywiście nie, no starałam się być jak najbardziej obiektywna, no ale Robert jest miłością, mojego życia. O, pięknie. Nie, ale Robert jest no, wspaniałym człowiekiem i sportowcem. Kocham go. Teraz sobie tak pomyślałem, że bardzo bym chciał pójść do restauracji Adama Małysza. No właśnie. Ale to by było super. Piszcie w komentarzach, jakie restauracje celebrytów powinny w Polsce powstać. W sensie, jaki polski celebryta powinien jeszcze otworzyć, powinien otworzyć jeszcze restaurację. Restauracja Adama Małysza, no to by było coś. Piszcie też w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim, co dzisiaj pokazaliśmy. Czy może byliście już w restauracji Roberta Lewandowskiego? Jeśli tak, no to koniecznie jak wam smakowało? No my się żegnamy chyba. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że 9 to też moja szczęśliwa liczba. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!